Siemanko, witam serdecznie w pierwszym odcinku po wprowadzeniu nowego patcha. Patcha 1.5, 1.05 w zasadzie. Okej, słuchajcie, sorry, że tak przerywam gameplaya, zaraz do niego wrócimy, ale no oczywiście nie doczytałem wszystkich newsów związanych z nowym patchem, ale na szczęście są dobrzy ludzie, którzy trzymają rękę na pulsie, dzięki Werka. Okazało się, że zmiany dotyczą nie tylko tego, że zostały wprowadzone apteczki i nowe odznaki, ale też odznak, które już były w grze, między innymi ciułacza i miłośnika wybuchów. W tym momencie ciułacz i miłośnik wybuchów działają tylko na jedną broń, albo na jeden z wybrany sprzęt. Jak na przykład wcześniej mogliście zrobić sobie kara razem z MP40 na jednej postaci, używając ciułacza, i dzięki temu mieliście kilka magazynków do kara i kilka do MP40. Tak teraz ciułacz będzie działał tylko na jedną z tych dwóch broni, więc druga zostanie z jednym magazynkiem. Na drugiej broni już on nie doda tych magazynków, a miłośnik wybuchów tak samo będzie zwiększał ilość, jeśli na przykład mieliście granaty przeciwpiechotne i powiedzmy lotki albo sticky, no to zwiększy wam też ilość tylko jednych z tych granatów, w zależności od tego, które wybierzecie, że na które ma działać ta odznaka. Wydaje mi się, że to pod względem kolejności slotów wybiera, ale mogę się mylić, tylko daję wam znać, że takie zmiany zostały wprowadzone, więc ciułacz działa tylko na jedną broń, jeśli macie dwie, to na drugą nie zadziała. I tak samo miłośnik wybuchu będzie zwiększał tylko w jednym zestawie granatów ilość granatów, a w drugim już nie. Już nie pamiętam, kurczę. Nie, to chyba na Panzerszeka nie działało, tam był ciułacz. No w każdym razie, ale daję wam tylko znać, żebyście sobie sprawdzili, że z tymi odznakami może być coś inaczej. A poza tym pistolet, pierwszy pistolet, może tutaj pokażę na jakiejś mojej postaci pustej. O. Pierwszy pistolet Tier 1 został przesunięty z 5 poziomu baretki taktyka na 7. Wcześniej był na 5 dostępny, teraz tutaj wprowadzili apteczki, a pistolet przesunęli na 7 poziom. No i oprócz tego zostały też wprowadzone zmiany na mapie miasteczko. Tam głównie ze spawnami, spawny zostały poprzesuwane oraz dodane parę obiektów na mapie, między innymi pomiędzy D3 a D4, tam przy tym zjeździe z mostu gdzieś po drodze do D3 został dodany domek. Ja go jeszcze nie widziałem, nie miałem okazji zagrać, ale chcę ten odcinek jak najszybciej wam wrzucić, żeby dać wam znać, jakie zmiany są, więc no spieszę się, żeby to jak najszybciej tutaj o wszystkim powiedzieć. Oprócz tego chyba między dwójką i D3 też jakieś krzaczki dodatkowe zostały dodane, jakieś drzewa czy krzaczki, coś takiego. No i drobne przesunięcia spawnów, parę zmian tam takich mniej istotnych. No ale, aha, i przede wszystkim nie można już przejmować punktu D4 pod mostem. Nie wiem, czy to dotyczy też tych spotów na schodkach. Tam pamiętacie, przy wyjściu z wody do D4 były te schodki takie zawinięte. Nie wiem, czy tam też już nie można przejmować, bo wcześniej można było, czy chodzi tylko o to miejsce pod mostem na tej trawie, tam na brzegu, zaraz obok spawna obrońców. Jak się weszło pod most na tą trawę, można było się tam położyć i przejmować, nie trzeba było przepływać przez rzekę. Więc nie wiem, czy chodzi tylko o to, że wyeliminowali właśnie już to miejsce na trawie, tam po stronie defenderów, czy na schodkach bezpośrednio pod punktem D4 też już nie można przejmować. To będziecie musieli sami sprawdzić, ja tylko daję znać, że tak napisali, że już nie można pod mostem przejmować. I to chyba wszystko, co miałem dodać. Także wracamy do gameplaya. Ok. Tu od razu bym się chciał wytłumaczyć odnośnie wczorajszego odcinka poniedziałkowego gameplaya. To 1.05 to było powodem mojej pomyłki, ale tutaj się troszeczkę może usprawiedliwie, bo nie, słyszałem, że nie tylko ja się w taki sposób pomyliłem. Po prostu myślałem, że to 1.05 na główku to jest data, a nie numer patcha. No nie, no tak to napisali, że można było się pomylić chyba, tak mi się wydaje. Ale w każdym razie patch już jest, apteczki weszły i jedziemy sobie stestować. Ja sobie tutaj założyłem już na mojego żołnierza z gewerkiem apteczki, bo tutaj jeszcze miałem miejsce.
Na razie oczywiście ten podstawowy pakiet, właśnie nie wiem jak to będzie wyglądało, bo tam widziałem jest torba i bandaże i teraz jedne i drugie mogą leczyć i siebie i sojusznika. Tylko tutaj chyba będę miał jedną tylko, a nie kilka. Zaraz zresztą zobaczymy. Jak będę miał możliwość, żeby się kurczę. I wszyscy mi odjechali. Dobra, no dostanę jakiegoś hita od snajpera, to zobaczymy, czy mi wyleczy. No skubany! O kurde! Dobra, teraz nie miałem okazji użyć apteczki. Musiałem sobie podkładkę spod myszki wywalić, bo mi znowu jeździ razem z myszką. Dobra, pojedziemy sobie jeepkiem. No i można apteczki na każdym żołnierzu założyć, z tego co widziałem. Jednak. Nie tylko na piechocie. O2 nam spada, znaczy A2. Ale dostał w powietrzu, chyba ten co mnie przed chwilą zabił. Dobitka. Stary, przestań strzelać, bo ja tu chcę wejść. Nie strzelaj, nie strzelaj. O dobra, chyba będę miał... Nie, samo się wyleczy. Dobra, następny zdjęty. Kurczę, mógłby mnie ktoś trafić tak, żebym przeżył, ale żeby mi życie... Życia mniej zostało. Chyba sobie zaraz sam granat rzucę pod nogi, żeby to sprawdzić. O-o. Co, na dachu? Na dachu jest. Dobra, teraz mi trochę życia zeszło. Tylko czym się używa apteczek? Nie. Czym się używa apteczek, niech mi ktoś powie. Czekajcie, trójeczka. Heal yourself, dobra. Chyba się wyleczyłem. I co, i nie mam już apteczki, jedną tylko. Dobra, czyli w tym... paczka bandaży jest tylko jeden, chyba że sobie założymy odznakę. Natomiast myślę, że w tej torbie, która zajmuje dwie kropki, tam już chyba będą trzy do użycia. Teraz chciałbym znaleźć mój motorek, kurczę, ale chyba mi się nie uda. On żyje tu! Skubaniutki! Ajajajaj, jeszcze coś mnie tam z krzaczków naparzało. No dobra, pojedziemy sobie przejmować jakiś chyba A3. Bo tu widzę, strasznie ruski pchają na tą A2, ale może przez to nie będzie nikt bronił. Uciekaj, uciekaj, snajperzyno! Troszkę, kurczę, nie wiem, czy nie będzie to troszeczkę irytujące, że... Bo wydaje mi się, że leczenie sojusznika będzie polegało na tym samym. Trzeba będzie wyciągnąć tą apteczkę, nacelować na sojusznika, podejść do niego na odpowiedni dystans i wtedy dopiero fire wcisnąć. Tylko, że właśnie ten odpowiedni dystans mnie trochę martwi, bo może się zdarzyć tak, że będzie minimetr za daleko, minimetr za blisko i już zamiast leczyć przeciwnika, znaczy sojusznika albo siebie, będziemy właśnie odwrotnie. No ile ty masz życia? Co za rusek uparty, no. Tutaj nic na razie nie widzę. Nie, bo wiecie o co mi chodzi. Jak szybko się dzieje akcja, to nie będziecie mieli czasu wymierzać tej odległości, kombinować kurczę z tym celowaniem i tak dalej. Trzeba będzie szybko podejść do gościa, wcisnąć i go leczyć, albo siebie.
A w momencie, kiedy wy będziecie chcieli na przykład sojusznika wyleczyć i on się ruszy, no to już wam przerwie i zaczniecie leczyć siebie. Potem znowu będziecie zacząć od nowa go leczyć, bo dogonicie go i znowu zaczniecie leczenie. I to może być troszeczkę denerwujące takie. Ale zobaczymy. Dobra, spróbuję sobie... A nie, bo czekajcie, bo ja chyba mam przecież. Mam. Dobra. Leczymy się. Nawet szybko poszło. Myślałem, że to będzie powoli rosło ten pasek, tak jak na przykład amunicja, jak uzupełniacie. Wiecie, jest tak ping, ping, ping i to tam się nabija powoli. Albo naprawa czołgu też powoli leci, używając klucza. Myślałem, że tak samo będzie z apteczkami, a to nie. Po prostu cały czas nic i nagle dup, koniec, naładowane. Chyba, że jak będzie więcej tych apteczek, wtedy tak będzie szło. To się jeszcze okaże. O, snajper. No to nasz, sorry. O, o. Dostał hedzika. Szybko leczenie. No i to... O stary, co ty chciałeś tu zrobić? Co ty tu chciałeś zrobić, ziom? O kurczę, ale mnie zarzucił granatami. No dobra, no ale widzicie, to leczenie już tutaj mi parę razy, kurczę... Parę razy mi to leczenie już tutaj pomogło. Kiedy byłem czerwony, znowu mogę mieć full życia. No nie, no będzie przerąbane moim zdaniem na punktach teraz, kurczę. Jak sobie więcej ludzi te apteczki założy... No pewnie, że trzeba mieć jeszcze miejsce na granaty, bo na przykład z STG już nie mogę założyć apteczek, bo wtedy nie będę miał granatów. Chyba, żebym wziął... Znaczy, mogę założyć i granaty, i apteczkę, ale musiałbym zmniejszyć zapas amunicji. Być może tak zrobię nawet. Bo ja jednak na STG dosyć często... O kurde. Na STG jednak dosyć często... O kurde, jeszcze jeden. Na STG dosyć często strzelam, tak spamuję po prostu, krzaki, jakieś okienka. I przez to mi tej amunicji więcej idzie. Więc jak zmniejszę ilość magazynków, to będę musiał troszeczkę oszczędniej strzelać. No ale będę miał apteczki dzięki temu, więc może i warto. Mam tą apteczkę? Mam, dobra. Jedna apteczka jest. Ale ciemno, kurczę. Dobra, atakujemy ten kościół i chyba będzie koniec bitwy. Tak mnie się zdaje się. No, dobiję go. Dobra. Pęc. O, baz ten. Z faustami tu. Próbuję dupsko odszczelić. Poleciał. Strasznie mnie tu napastują. Z każdej strony. A tam kosmolec stoi.
I leczonko. Dziękuję. No i chyba koniec bitwy. Ale mi... O kurde. Amunicja mi się skończyła. Dobra, koniec bitwy. No cóż, apteczki nawet są spoko, tylko ja się boję, że to kurczę każdy z tym będzie biegał i po prostu... I będzie strasznie ciężko... Nie wiem, wydaje mi się, że te klany, które teraz już dobrze grały... Kurczę, nawet dobry wynik się udało zrobić. Wydaje mi się, że te klany, które teraz już dobrze grały, czyli na przykład DB, czy tam KGB, Red Scary, Red Alerty, te wszystkie takie czołowe, czy ZBV-y, wydaje mi się, że teraz to będzie jeszcze bardziej przerąbane z nimi, bo oni po prostu nie będą ginąć już całkiem. I tak już było z nimi ciężko, kurczę, ich załatwić, a teraz to już będzie w ogóle pornografia jakaś. Jak każdy będzie z apteczkami latał, jeszcze się znajdzie jakiś wariat, który kupi tych apteczek więcej. Czekajcie, je tutaj się udało zarobić. 6, 7, 200, 8, 200 z kawałkiem. A wydałem 3000, czyli 5 koła do przodu. Nie wiem, ile kosztuje, kurczę... Aha, bo ja chyba nie włączyłem auto uzupełniania na tych apteczkach. Zobaczymy, ile mnie będzie kosztowało uzupełnienie. Mm. 92, a zużyłem 1%. Wydaje mi się, że użyłem jakieś 4-5 apteczek. Chyba z 5 apteczek użyłem. No to w sumie nie ma tragedii, no nie są jakieś super drogie w użyciu chyba. Ciekawe jak będzie z tą torbą. No nie, no wiecie, gdybym miał to oceniać po sobie, no to mi się to podoba. Fajnie, że mam tą apteczkę. Tylko wydaje mi się, że problemy się zaczną w momencie, kiedy ktoś tą apteczkę będzie miał po drugiej stronie celownika. I będziecie strzelać do niego, strzelać, strzelać, a on się cały czas będzie leczył i leczył i tak dalej. Bo, no nie wiem, jeszcze przy broni automatycznej rzadko kiedy się komuś zostawia jakieś życie. No z reguły z broni automatycznej, jak już kogoś dorwiecie, to go po prostu zabijacie. Ale na przykład takie strzelanie z gewerka na skołkę, czy z kara albo jakiegoś Springfielda, no generalnie z karabinów powtarzalnych i samopowtarzalnych. Tutaj bardzo często się zdarza, że komuś zostaje kreseczka życia albo tam te cztery czerwone kreseczki i się schowa. No i w tym momencie będzie miał czas na wyleczenie się i znowu będziecie musieli musicie walnąć headshota od razu, albo po prostu musicie, no nie wiem, jakoś kurczę szybko go załatwić, zanim się zdąży schować i wyleczyć znowu. No cóż, dobra. Taki krótki odcinek tylko chciałem zrobić, żeby stestować apteczki, żeby wam pokazać, kto jeszcze nie kupił i się zastanawia, to niech sobie zobaczy, jak to wygląda. Także to tyle w tym odcinku. Zapraszam oczywiście na kolejne i do usłyszenia. Trzymajcie się.